Słuchajcie, kochani, serdecznie chcielibyśmy was zaprosić do głosowania na zarybienie stawów pod zarządzaniem Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej w Buku. Znajdujemy się tutaj nad jednym z nich, to jest staw Baszta, a drugi zarybiany staw to będzie staw Smugi. Serdecznie wszystkich chcieliśmy zaprosić do głosowania w konkursie Decathlon. Może kilka słów o szkółce wędkarskiej. Szkółka wędkarska w Buku istnieje już 5 lat. Mamy ponad 100 dzieci. Co roku organizujemy dużo imprez edukacyjnych dla dzieci. Zależy nam najbardziej na tym, żeby dzieci poprzez edukację wędkarską nie korzystały z komputerów, bawiły się nad wodą. Wszystko, co robi szkółka, jest przekazywane dla dzieci. Na stawie jest zasada oczywiście no kill. Udostępniane są dla dzieci, ale także dla seniorów. Stawy są zarządzane od kiedy? Od 3 lat. Od 3 lat. Zobaczcie, jest trawa wykoszona, jest fontanna zamontowana. Mimo że tu jest duża głębokość, bo ponad 3 metry, to jednak ryby mają tutaj tlenu. Na stawie Smugi jest więcej roślinności. No i co? Serdecznie was zapraszamy do tego, aby jeszcze bardziej uszczęśliwić tutaj i społeczeństwo Buk, i Młodzieżową Szkółkę Matkarską Buk, i dzieci ze szkółki. Serdecznie was zapraszamy. A teraz znajdujemy się nad drugim stawem zarządzanym przez Młodzieżową Szkółkę Wędkarską w Buku. Słuchajcie, powiem wam szczerze, 5 lat temu ten staw wyglądał jak, nie wiem, bagno. No nie wyglądał generalnie. Od 3 lat jest zarządzany. Sami zobaczcie, jak to wygląda. Możecie też zobaczyć na stronę Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej w Buku na Facebooku, co tutaj się dzieje. Są tutaj już ryby dzięki działaniom wspólnym z Rybomanią, z miastem w Buku, dzięki właśnie tutaj chłopakom, którzy zarządzają ten staw. No a teraz jeszcze raz chcielibyśmy was serdecznie zaprosić do głosowania. Serdecznie dziękujemy Decathlonowi za nominację. Co mam jeszcze powiedzieć? Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy do głosowania na ten projekt zarybieniowy. Może Sławek kilka słów. Staw Smugi, który tutaj widzicie, proszę Państwa, w tej chwili może nie wygląda tutaj, żeby byli jacyś wędkarze, ale mamy poniedziałek, godziny wieczorne, a w taki weekend można znaleźć tutaj naprawdę całe rodziny z dziećmi wędkujących i każdy chce poprawić swoje wyniki, bo ryby już tutaj są niemałe, jak spojrzycie sobie na nasz fanpage. Jest tutaj z nami Tosia z tatą Bartkiem. Może powiedzieć zresztą coś na ten temat. Tosia, powiedz, dlaczego tu przychodzisz? No bo tu są duże ryby i jakby można powiedzieć na 90% można coś złowić. No i ja lubię z tatą tutaj przyjeżdżać, bo to jest fajnie, zawsze. To wszystko, no także głosujcie, bo chcemy to robić, chcemy, żeby ludzie spędzali miło czas na łonie przyrody. Bawili się i spędzali to tak, jak powinno to wyglądać, czyli bawiąc się. Rodzinny klimat. Kochani, Fundacja Ratuj Ryby i Młodzieżowa Szkółka Wędkarska w Buku razem z Decathlonem serdecznie zapraszają do głosowania na ten projekt. Czekamy na was. Dokładnie. Może jeszcze Maciej pochwali się. Jaka tutaj największa ryba została złowiona, powiedz? Krążą pogłoski, że największa ryba miała około 9 kg. Trafiają się takie, które mają 6, 7, to jest taki porządek dzienny. Są bardzo ładne liny, karasie, amury, które mają prawie już ponad 50-60 cm. To już jest ładny kawał rybki. No i teraz chcielibyśmy jeszcze dopuścić miksu rybnego w zależności od głosowania waszego i w zależności od dostępności ryby po głosowaniu. Albo troszeczkę drapieżnika, albo troszeczkę jeszcze karpia, być może jesiotra. Już rozgłosiliśmy wici po gospodarstwach rybackich z propozycjami dostępności ryby na jesień, żeby zarówno zarybić staw Smugi, jak i Basztę. Z góry wam wszystkim serdecznie dziękujemy za głosowanie. Dzikie jest piękne. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.